Koniec podstawówki. I co dalej? Liceum ogólnokształcące, a może technikum? Konkretny zawód już po szkole średniej i matura? Zatem którą szkołę techniczną wybrać? Może jedną z najlepszych nie tylko w Warszawie. Technikum numer 3 imienia Ludwika Krzywickiego. Cześć, nareszcie jesteście. Jestem Magda, przyszły technik obsługi turystycznej. Kuba, przyszły technik logisty. Maciej, przyszły technik ekonomista. To tu kształcą się profesjonaliści. Zawód technik obsługi turystycznej jest dla osób kochających podróżować, ciekawych świata oraz pragnących spełniać marzenia innych. Dzisiaj na lekcji geografii turystycznej będziemy sobie mówić o jakim kraju. Czy ktoś rozpoznaje, jaki zabytek mamy na zdjęciu? Indie. Co mamy na zdjęciu? Jaki obiekt? Taj Mahal. Kto pamięta albo kto zna historię Taj Mahal? Po szkole możemy znaleźć miejsce w biurach turystycznych jako przewodnicy wycieczek, piloci wycieczek oraz rezydenci. Możemy również pracować w hotelach i pensjonatach oraz w szeroko pojętej branży turystycznej. Słyszymy słowo Indie. To co nam przychodzi na myśl? Jedzenie. Kuchnia indyjska rzeczywiście bardzo specyficzna, mnóstwo przypraw, tak? Podczas nauki w naszej szkole zdobywamy dwie kwalifikacje, które uprawniają nas do zdobycia tytułu technika obsługi turystycznej. Możemy napisać potem maturę i kształcić się w dowolnym wybranym kierunku. Od podstawówki interesowałem się geografią, językiem angielskim. No a na tym profilu, czyli technik obsługi turystyki, jest to rozszerzone, no to wybór był prosty. Zupełnie inna kultura. Jaka religia dominuje w Indiach? Hinduizm. Wybrałam ten kierunek dlatego, że kocham podróżować i chciałabym spełniać marzenia innych. Po szkole planuję dalej rozwijać się w kierunku turystyki i zostać pilotem wycieczek. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moje plany. Technicy przygotowani są do planowania i realizacji imprez i usług turystycznych, a także do prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych, także w językach obcych. W naszej szkole uczymy się języka hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz niemieckiego. Ponadto technik logistyk, technik ekonomista oraz technik obsługi turystycznej uczy się języka angielskiego zawodowego. Mamy świetnie wyposażone pracownie językowe. Sami zobaczcie. Hello. Today we are going to talk about traveling, especially about holiday activities, accommodation and means of transport. Put your headphones on, please. Certyfikaty techników są honorowane w całej Unii Europejskiej, ale praca w międzynarodowym gronie to także polska codzienność. Dlatego dobra znajomość języków obcych to podstawa. Technik logistyk to kierunek dla ludzi lubiących kontakt z klientem, posiadających zdolność strategicznego myślenia, umiejętności negocjacyjne czy zdolności organizacji. Zdecydowałem się na ten kierunek, ponieważ po technikum logistycznym będę mieć wiele możliwości ofert na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Widzimy tutaj znaczne zagęszczenie dróg transportowych na obszarze naszego państwa. Interesuję się transportem, przez to wybrałem ten kierunek, logistykę. Jeszcze nie wiem, co będę robić w przyszłości, ale jak zdam maturę, to będę miał nieograniczony wybór pracy. W Polsce sieć dróg transportowych wygląda następująco. Mamy autostrady A2, autostradę A4, oraz autostradę A1. Wybrałam tą szkołę ze względu na moją przyszłość. Bardzo intensywnie o niej myślałam i zdecydowałam, że szkoła o specjalizacji logistycznej będzie najlepszym wyborem. Zainteresowałam się logistyką przez mojego tatę, ponieważ ma firmę logistyczną i działa od 7 lat. Bardzo dobrze prosperuje i tym bardziej nie martwię się o swoją przyszłość. Jestem nauczycielem akademickim. Pracuję również w tej szkole jako nauczyciel przedmiotów logistycznych. Uczę uczniów, w jaki sposób mają funkcjonować na współczesnym rynku logistycznym. Przygotowuję ich również do dalszej edukacji na uczelniach wyższych. Logistyka to najmłodszy kierunek w technikum numer 3, ale szkoła z tradycjami i bardzo dobrą renomą na pewno poradzi sobie na rynku edukacyjnym.
Technikum nr 3 imienia Ludwika Krzywickiego na Warszawskiej Woli to już 75 lat tradycji. W tym roku otrzymaliśmy od Perspektyw Złotą Tarczę jako najlepsze, jedno z najlepszych technikum w Polsce oraz zostaliśmy wyróżnieni przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy za wybitne osiągnięcia w kształceniu zawodowym. A jedną z naszych największych chlub są nasi absolwenci, którzy odnieśli ogromne sukcesy na rynku zawodowym, nie tylko warszawskim, ale również międzynarodowym. Ukończyłam tą szkołę z tytułem technik ekonomista, co pozwoliło mi osiągać sukcesy na tle zawodowym. Dzisiaj jestem area visual merchandiserem w firmie w domu mody Van Graaff. Na co dzień mam kontakty z kontrahentami biznesowymi w Polsce, jak i za granicą. Ta szkoła nauczyła mnie wypowiadać swoje zdanie, niekiedy odmienne, niekiedy kontrowersyjne. Tutaj grono pedagogiczne nam zadawało jako prace domowe prawdziwe projekty na zasadzie kręcenia reklamy, budowania prawdziwego biznesplanu na podstawie prawdziwych danych, nie firmy krzak XYZ, tylko rzeczywiście musieliśmy poszukać prawdziwych firm, prawdziwych danych i na podstawie tego musieliśmy rzeczywiście rzetelnie wykonać te wszystkie projekty. Dzięki tym umiejętnościom, które już zdobyłam w szkole, które potem poszerzałam na studiach, dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Pan Patryk Skowron pracował w wielu instytucjach finansowych. Dziś jest właścicielem prężnie działającej firmy świadczącej usługi, oczywiście finansowe, dla innych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o wiedzę, o przedmioty, które ja pamiętam, które miały bezpośredni wpływ na pracę zaraz po szkole średniej, no to właśnie była przedsiębiorczość, jak funkcjonują podmioty, jak zarabiają, jak obliczać pewne rzeczy związane z rachunkowością, z dochodowością podmiotów, język. Ja wyszedłem po szkole średniej z bardzo dobrym poziomem języka angielskiego. Kiedy ukończyłem trzecią klasę technikum, były wakacje i poszedłem na rozmowę rekrutacyjną zaraz po zakończeniu roku szkolnego. I pamiętam, że na tej rozmowie był taki case, który spowodował, że ja się zestresowałem, bo to był konkretny case związany z konkretną sytuacją klienta i miałem odpowiedzieć, co w takiej sytuacji powinienem zrobić. I przypomniało mi się kilka lekcji, akurat sprawa. Dzięki temu, że sobie poradziłem, oni się zdecydowali na mnie. Zaproponowali mi pracę na pełny etat, ale ja nie mogłem jej podjąć, no bo ja jeszcze nie ukończyłem szkoły średniej, więc ja musiałem odmówić. Takich żywych świadectw na szóstkę technikum numer 3 ma znacznie więcej. Zawód technik ekonomista stwarza duże możliwości rozwoju na rynku pracy. Nabyte umiejętności zawodowe pozwalają absolwentowi założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz zajmować topowe stanowiska w najlepszych przedsiębiorstwach kraju. A teraz zobaczcie, jak wygląda lekcja prowadzona przez maturzystów dla klas trzecich technikum. Jest to lekcja przedsiębiorca w gospodarce rynkowej. Witamy, chcielibyśmy Was zaprosić do dzisiejszej lekcji, która będzie opierała się na przedstawieniu pokrótce programu ISES, z którym będziecie mieli związane 4 lata w swoim zawodzie, czyli technik ekonomista. Program ISER, tak jak już wspominałem, opiera się na prowadzeniu sprzedaży, produkcji i księgowaniu. Tak, dokładnie. I w cały, że tak powiem, pakiet insertów wchodzą właśnie te programy, które się Wam wyświetliły. Jest to subjekt, rewizor, rachmistrz i gratyfikant. To są główne programy, którymi będziecie się zajmować, bo jest ich wiele więcej, ale to obejmują Was na egzaminie. Aby uzyskać tytuł technika naszej szkoły, trzeba zdać 2 kwalifikacje, tak? Pierwsza to jest, którą macie za chwilę w zasadzie, A35, na którą się składa umiejętność obsługiwania właśnie programu subjekt, rachmistrz i gratyfikant. Natomiast w późniejszej klasie, 4, zdajecie egzamin właśnie już typowo z rachunkowości, tak? I obejmuje to właśnie program rewizor. Ja już jestem właśnie po egzaminach zawodowych, przede mną właśnie jest matura. Też sobie planuję iść na pewno koniecznie na studia. Myślę, że będą one związane przede wszystkim właśnie z moim kierunkiem. I udam się najprawdopodobniej na SGH, na kierunek finanse i rachunkowość, ponieważ bardzo mi się podoba ten kierunek. Jest bardzo przyszłościowy, ale planuję udać się na studia zaoczne, ponieważ nie wyobrażam sobie dalszego funkcjonowania bez pracy stałej. Ambitni, pewni siebie, pewni swojej przyszłości. Jeśli kroczą za tym kompetencje i umiejętności, to takie przygotowanie do dorosłego życia śmiało możemy nazwać idealnym. Uczniowie naszej szkoły świetnie sobie radzą na rynku pracy, nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.
kształcimy w trzech zawodach. W zawodzie technik ekonomista, technik organizacji turystyki i technik logistyk. Nasza szkoła to oczywiście nie tylko profesjonalne kształcenie, ale również mnóstwo zabawy, mnóstwo imprez, uroczystości i projektów, w których bierzemy udział. Warto pamiętać, że szkoła to nie tylko lekcje. Uczniowie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania na różnych zajęciach, na przykład zajęciach sportowych. Dla tych, co stawiają na indywidualną pracę, siłownia. Sala gimnastyczna, a na niej mecz szkolnej drużyny koszykówki. My tymczasem zaglądamy na warsztaty dziennikarskie. Właśnie trwa spotkanie zespołu redakcyjnego Szkolnej Gazetki pod tytułem Na Chłodnej. Dobra, niedługo 75-lecie szkoły. Podsumujmy tematy, jakie mamy. Przede wszystkim skupimy się na tematach za co kochamy turystykę, opis kierunku, ekonomia, jak liczyć, żeby się nie przeliczyć. Mamy jeszcze artykuł podstawówka i co dalej? Jak to co dalej? Technikum nr 3 imienia Ludwika Krzywickiego w Warszawie.